Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania pierwszego odcinka z Ark Survival Evolved. Dobrze powiedziałem nazwę? Chyba? Tak, jest dobrze. Ze mną właśnie Solomon, z którym będziemy prowadzić tą serię. Najprawdopodobniej jeszcze dojdzie na nas parę osób. Ja też oczywiście nagrywam na swoim kanale. Właśnie chciałem to powiedzieć, że będziecie mieli link u Solomana do mnie, do mojego odcinka, a do mojego... Czekaj, a u mnie Solomana odcinka, w ten sposób. No i dobra. Zaczynamy wyprawę w dżunglę. Tak, bo już troszeczkę pograliśmy, jak widzicie, żeby ogarnąć w ogóle, co tu się dzieje. Jak wyszliśmy pierwszy raz do tej gry, ja w ogóle nie miałem pojęcia, co tu się dzieje. No, diabeł zjadł kupę z podłogi. Tak, zjadłem kupę wielkiego tyranozaura. I w sumie nie wiedzieliśmy, co się dzieje. No, mniej więcej ogarnęliśmy tyle, że można każdego praktycznie dinozaura, jak nie każdego, stejmować, żeby... Oswoić. Oswoić, dokładnie. Mamy tu swojego dziam-dziama, level 15, który śledzi właśnie Solomana. Ma zajebiste okularki stylowe. I małego Frodo, który popierdala i jest małym kurczaczkiem. Jest słodki. I przy okazji mówimy o tym, że gra jest na razie słabo zoptymalizowana i... Tak, jest bardzo słabo zoptymalizowana. Mamy nadzieję, że da się to oglądać. Dobra, to chodź za mną. I tak w ogóle właśnie się dziwimy, że nawet na takich średnich ustawieniach ona się w ogóle... Nasz wielki dinozaur pod imieniem... No i ten, który się nazywa Dziam-Dziam, jest opakowany i idzie bardzo powoli. Tak, właśnie, bo zabrali... O, nie, ruszył się, czekaj. Ej, kurwa, ty się ruszasz powoli głębiej, dlatego on powoli idzie. O, no, właśnie o tym mówię. Też będą, możecie też zauważyć czasami takie przycinki, ponieważ renderuje się teren. Jeśli graliście Minecrafta, będziecie wiedzieli, o co chodzi. Z czasem mam nadzieję, że kolejne odcinki będą na nowszych update'ach i będzie tak, to lepiej chodzić. To będzie zoptymalizowane po prostu. Tak samo dziwne skoki pingu mogą być, ale to już niestety moja wina, bo mój dostawca jest jednak dostawcą niedoskonałym. Ale tylko zawsze jak idziemy w jednym kierunku, jak stoimy w miejscu na przykład, to już nie ma takich ścinek. No tak, jasne, że tak. Jeśli będziesz się ruszał po prostu w kółko mniej więcej, czekaj, jeszcze zobaczę mniej więcej, ile będziemy nagrywać, okej. Okay. To nie ma tu jakiś pierwszy dinozaur, którego będzie trzeba zabić. Tak, to jest Dilo, ale będziemy na niego mówić Dildo, ponieważ tak. Dilo. Masz jakieś... Dziewiąty level. A nie, to dziewiąty możemy stejmować. Czekaj, nie bij go, napiąknij. Masz jakieś żarcie? Nie teraz, tak? Mam jakieś żarcie. Wam wodę też wziąłem. Dobra, ale przydałoby się odsunąć. Czekaj, ja odsunę Dziam-Dziama, weź go tam, tego dinozaura. No, go nie je butnął. No, pokroimy tego dinozaura na mięso. Mamy 4 hajda. A gdzie nasz Dodo? Wiesz co, Dodo jest na tyle kurowsko wolny, że zanim on do ciebie dojdzie, to... Spokojnie, to sobie szedź za nami. No, olejmy go. On sobie dojdzie, no. To jest taki, wiesz... Mały pasożyt. Czy pasożyt? Znaczy, wpierdala tylko kurwa śliwki czy coś tam, także jakoś mi to nie przeszkadza. I tak jest z rambania. Ale gra generalnie jest zajebista. Tak. To... Ogólnie siedzimy na tej grze od rana i nie zrobiliśmy praktycznie nic. Oprócz tej małej chatki, którą mi tak rozjebaliśmy w sumie. Żeby iść dalej. Tak. Bo właśnie wyszliśmy, żeby na tym speaka do gości, którzy grają na tym serwerze troszeczkę dłużej i powiedzieli nam, że to nie ma sensu na razie, żeby się osiedlać na samej plaży. I przy okazji jak skamy jakiegoś... Ej, 57 level, nie żyje. Bij go szybko, bo się rozpada! O, jeszcze lagę złapałem. Kto? To jak? Dinozaur przed sekundą. Dinożaru. Krano. Ten głupi. O Jezu, no, ale to Kirender. No, czy jak? Tak. Wiesz co? Straszną zwiechę mam. straszną. Właśnie czasami można spotkać jakiś dinozaur i będziemy musieli zaczynać od nowa, także... Wszystko się może zdarzyć jak na razie. Dobra, czekaj. Część tutaj właśnie dinozaurów jest taka spokojna, pasywna, że jak dopiero zaatakujesz je, to ona od ciebie. Tak, właśnie przed sekundą widzieliście. O, wczesną alfę gry. Zwiecha na parę dobrych sekund. Tylko ten dziam-dziam widzisz, na przykład muszę iść tak po kolei, bo on na przykład nie omija tych ścieżek różnych takich, że widzisz, on się ciśnie tutaj na hama do góry. Dobra, tu też widzicie jakąś wieżę, jeszcze sami nie wiemy dobrze, co ona robi. Jak pytaliśmy się właśnie chłopaków, tak. To mówili, że może ona służyć do tego, jakieś żeby... bossy. Tak, że tam można przywoływać bossy i najprawdopodobniej przekładać swoich survivali z serwera na serwer. O, i tam w oddali jest jeszcze taka mgła jakby, taki promień światła. Patrzcie tam, Solo. I to są dropy, jak graliście na przykład w Nether albo widzieliście u mnie na kanale.
To były tam dropy pokazane na mapie. Jezu, jaka ścina. Czasami się właśnie zatrzymuje, bo to po prostu już nawet ty i ja, ale od razu mamy te same ściny w tym samym miejscu, także... No tak, właśnie wiesz, no, to jest właśnie nagle spadek FPS-ów do 4 i to nieważne na jakich... Doładowują się kolejne tak jakby regiony tej mapy, no tak, pewnie. Doładują. I to właśnie nieważne jak bardzo minimalizujesz wymagania tutaj, to i tak będą takie ściny, już sprawdzane było. Wiesz co, to jest chyba duża przepaść, tak. Nie wiem czy tędy pójdziemy. Gra ustawiona jest na takich... Tak zminimalizowane jest wszystko, żeby wyglądała w miarę ładnie. I, o kurwa. Żeby wyglądała czekaj, w miarę ładnie. Czekaj, to może pójdziemy w drugą stronę. No dobra. Czy ogólnie wiesz co, musimy znaleźć jakieś miejsce, tak żeby... kurwa, osiedlić, nie? Znaczy chodzi o to, żeby było... dojście do wody. Spokojne i z wodą. Pewno... Wiesz co, odkryłem właśnie, można przepisy mieć, nie? I odkryłem sobie irygację, że mogę pobierać wodę z jakiegoś źródła i pompować ją do budynku na przykład. Tam do no czegoś, to tak to przynajmniej mówiłem, wygląda. Można, i tam jest drop. To jest moja postać w ogóle. Kliknąłem inwentory. Tutaj jest drzewko rzeczy, które można odblokować. Na razie jesteśmy na poziomie 13, więc no mamy odblokowane jakieś tam podstawowe ubrania, budynki drewniane i podstawowe narzędzia. Tam w ogóle jakiś niemiły dinozaur chodzi i zwiecha na 3 sekundy pewnie. No właśnie. Ja wiesz co, musimy jak najszybciej znaleźć to miejsce, żeby ominąć nagraniach te zbiegi. Wiesz co, tutaj jest wodospad generalnie i tak, to piranie, więc trzeba będzie to obejść. No właśnie, tego się nie dojdzie. Ale tak w ogóle dinozaur nas nie wstrzyma, uważaj po drugiej stronie, co tam jest. To jest Karno, widzę na zbliżę. Karno to jest taki dinozaur, który jest mniejszy niż T-Rex, ale też jest nieprzyjemny przede wszystkim. Tak. Co solo, nie. To jednak co, może skoczymy w dół tam. Znaleźć, jak najszybciej trzeba znaleźć to miejsce, bo to będzie element nie do oglądania. Dobra, to ja idę tam z powrotem, tam gdzie była ta przepaść taka i spróbuję zejść pod... Gdzie ty cofnąłeś się do tyłu? Bo cię zgubiłem. Tak, tak, tak. Do Dziemdziama idziemy, tego naszego dinozaura. Ty, no ja nie mam pojęcia gdzie ty jesteś. Chodź może pod ten słup wielki co spada. Z powrotem tam gdzie byliśmy była ta przepaść. Aha, dziś ten kanion cały, no. I teraz jak już idziemy, to widzicie, FPS-y są mniej więcej... Dobra, jednak nie. Nie, no już nie jest tak źle, no. O, jak właśnie, muszę coś zjeść przede wszystkim. W obrębie tej swojej chatki przez około 4-5 godzin, to nie mieliśmy... Ty, ja poszedłem w drugą stronę, co nie? Słyszysz? Ja nie mam pojęcia, w stronę tego białego światła. Ta białe światło, dwie kule takie w powietrzu. Chodzi ci o tego dropa, tak? Białego. Oj, chyba cię widziałem. Ogólnie z Solomonem jesteśmy połączeni teraz. O kurwa! Dildo! Dwa dildo, help! Ale gdzie jesteś? A tutaj jesteś. Nie, Frodo widzę, to nie. 57 poziom. Nie, dobra, powinienem dać. Nie pluj! Suka, wlać! Nie mogę wskoczyć z powrotem. Nic nie widzę! To uciekaj od nich po prostu. Czekaj, zabiję go na ślepo. Ale to jest chyba jeszcze jeden. Ja nie mogę się wrócić, bo spadłem już z tej góry. Właśnie a propos tych dilusiów. Widzisz? Tutaj. Nie mogę, czekaj, dildo bije. Gdzie jesteś? Tak dokładnie. Popatrz sobie na niebo, tam masz takie dwie kule. Białą. Znaczy nie, teraz już jest jedna kula, biała. Niebo. Tam są dwie kule. No, biała kula. Nie po w stronę wieży, tylko w tą stronę. Po prawej stronie od wieży, tak? O, widzę tak, cię, tak. Widzę cię, dobra. Widzę, idziemy. Okej. Okay. O, jesteś. O kurwa, o zesrałem się. Wiesz co, ja podejrzewam, że zaraz nas to coś zje. Najlepsze, wiesz co, bo tu jest na 78 level Dilo. Gdzieś tu biega, trzeba uważać na niego. I to tak ostrawo. Może się tu gdzieś osiedlimy tam trochę dalej, jeszcze kawałek? Wiesz co, wróciliśmy praktycznie w to samo miejsce, co wyszliśmy z niego. No właśnie, nie do końca. Jak nie, to jest dokładnie to samo miejsce, tylko jesteśmy w głębi lasu troszeczkę. No właśnie o to chodzi, żeby nas nie widzieli na plaży, nie? Na no, jakiejś skale no, na przykład czy coś, to, rozumiem się. Było mniej więcej podobne miejsce, bo to w sumie złe miejsce jest nie było, mamy... dildo i tutaj też. Do wszystkiego dostęp. Wiesz co, uważaj, tutaj są przy skałach, przy tych kanionach, znaczy tam przy tych... przy tym ścianie są, więc uważaj tam. Wiesz też, sorry, jeśli może się teraz słabo widzieć tutaj na nagraniu, ale jest noc i jest wyjątkowo no ciemna, zawsze siedzieliśmy właśnie... O, masz pochodnie. To nie jest głupia sprawa. Będziemy z pochodnią biegać. Czekaj. Może no, uda mi się skrytować. To jest też dinozaur. Weźmy przypilną, czy mi Karno przypadkiem za plecami nie biega. A, i w ogóle moja postać jest troszeczkę przesadzona w mięśnie.
No, wygląda trochę jak... Jak pudzian. Dinozaur, jak dinozaur. Jak dinozaur, właśnie. My się śmialiśmy, pierwszy... że pierwszy dzień ja już najebałem dinozaura na pięści. No. A ja rozwaliłem górę, tak, że wyleciała w powietrze, nie? Mówię, jeśli się uda, to można w dzisiejszym odcinku uda nam się tego... Tam coś chodzi, jakiś latający. Tego tu ziomeczka. Stejmować. Ale jest bardzo trudno... Chodź sobie, bo jesteś jedynym moim źródłem światła. Jest je bardzo trudno stejmować, ponieważ najpierw trzeba je, no jak powiedziałem... Wiesz co, tutaj chyba gdzieś ostatnio wpadłem w dziurę i pod tekstury wpadłem, także ja bym raz żeby się trzymać z trawy. Jest w ogóle to białe światło, tam jakiś drop jest dla nas pewnie fajny. Gdzie masz to? Ale to jest na górze. I w ogóle jak wchodziłem do tego lasu... Wróciliśmy się w sumie chyba w to miejsce, co byliśmy. No to jest to samo miejsce, stary. Tam jest nasz domek. No, to tak. Zrobiliśmy kółko, bo tam nie da się przejść przez takie z piraniami. Nie, wiesz i co, w ogóle jest, GG jest słyszę. Piranie tam wcale nie są silne, wiesz, można je rozwalić szybko. Dźwięki GG, nie będzie się słychać na nagraniu. Dobra, przepraszam, jeszcze muszę tylko zwiększyć master violon, bo zmieniłem menu. Ale ten dziandziam wydaje, żeby wam pokazać w sumie jakie zarąbiste dźwięki są w tej grze. Zapomniałem w ogóle, że ją ściszyłem, wiesz, bo jak siedzieliśmy wtedy, ogarniałem to wszystko. Łoj, smar się przestraszyłem. To jest para z orzuki. Dobra, wiesz co, stary, weź chodź, zrobimy gdzieś tutaj przy ścianie, powiedzmy. I im jakoś kawałek zakryjemy. Dalej, czy nie? Nawet tutaj, żeby w rogu jakimś. Bo tam ta herka była rzeczywiście strasznie na widoku. Ale to też tutaj, będzie o, tutaj za tą skałą na przykład. Tylko uważaj na tekstury i zaraz się wkurzę na gigę. Tu? Powiedzmy. Bo tu... O, tutaj jest teren jakiś taki prost past. Płaski. Płaski. Dobra. Czekaj. Właśnie też dostaliśmy pewnego tipa, żeby starać się... Jeśli jest jedna osoba, to niech jedna osoba będzie od polowania, a druga niech będzie właśnie od budowania, tak jak Salomon w tym momencie. Ja jestem bardziej gościu, co rzuca dzidami. No, tylko nie marnych. Zgubiłem jedno. Tak, kurwa, zgubiłem dzidę. Ja pierdolę. Dobra, stawiam fundament, jakby co? Drewniany. Dobra, a w sumie nie przenieśliśmy się daleko. Nie, no. W sumie zrobiliśmy 15-minutową podróż tylko po to, żeby wrócić w to samo miejsce. No i przenieść się trochę dalej. W sumie najbliżej, widzisz, bo tu też mamy troszeczkę drzewek na zasłonie. Woda jest tam też, była... nie? Ja zbuduję tutaj taką wysoką wieżę, żeby się dało tu gry wejść, może co? Tam. Znaczy, no jak uważasz? To co, ja mam wziąć dziamdziama? Masz tu coś w dziamdziamie? Tak. Ja mam tutaj dużo rzeczy ciekawych, na przykład drewno. Albo campfire. Weź drewno i zrób jakieś skrzynki. Postaraj się je położyć tak, żeby móc przełożyć rzeczy. Wtedy ja postaram się parazaurusa jakiegoś odejmować. O Jezu, ta muzyczka jest zajebista. I wiesz... To będziemy mieli jednego tejma i przynajmniej pokażemy jak to wygląda. Możemy tutaj generalnie mięso usmażyć jakby co. Bo już postawiłem campfire. O, jest tam pterodaktyl, na którym będziemy mogli latać, ale dopiero na 30 poziomie. 35 bodajże. Ja mam nadzieję, że to się... Nie spali. Nie spali się. Chyba nie. Jest. Chyba jest okej. Okay. Dobra. Prawa fizyki nie istnieją, chyba, wiesz, jeśli chodzi tylko o sranie, nie? O, spada gówno w dół. Chociaż to gówno tutaj tak za często tutaj jest w tych grze. Prawa fizyki działają, gówno spada w dół. Tak się uśmiałem, że aż mi level wleciał z tego. Potrzebuję jeszcze drewna więcej. Chyba, ej, nie chciałem usiąść na nim. Dobra. Patrzmy, czekaj, który ma level? 30. Pfu, 13. No od 15 poziomu będziemy mieli jakieś nowe dzidy i różne... Wydawało mi się, że miałem więcej drewna, ale dobra. Dobra, mam ci drewno zbierać? No, jakbyś mógł. Dobra, to dawaj, dziamdziama ci biorę na szybko. Czekaj, tylko skrzynkę by się przydało zrobić jakąś. Ja nie mogę skrzynek robić, a ty możesz z tego co tam. Aha, no dobra. To dawaj mi drewno, wyciągnę z dziamdziama, weź się odsuń. Ja się mam odsunąć? Tables, craftable bless, ćwiber, touch i wood. O Jezu, ile to wooda zbiera. Nie chcę tych skrzynek zrobić. Ale to w sumie, wiesz co, może postaw te platformy, żeby mniej więcej... O Jezu, przepraszam. Na platformach zrobić, nie? Postawić. Musiałbyś odsunąć dziamdziama. A to zaraz odsunę, no poczekaj, wiemy rzeczy tylko. No. Ty, ale wiesz co? Jest jeden problem. Jest za stromo i nie da się chyba położyć platformy czwartej. Tak jakby kwadratu takiego zrobić nie da. Pierdzielisz.
No, chyba tak. Masz, wyrzuciłem się 3 boksy. Weź go przesuń, może to dlatego, że on tu stoi. A może przed ziemdzioma? No, poczekaj. Masz, leżą 3 boksy na podłodze. Jezu, zajebiście to wygląda. Nie da się tak. Wygląda kurwa jak Chuck Norris, pięknie. Ty, to spróbuj zrobić tak, że... Nie. Trochę lipa. A to spróbuj może zrobić schodki, i, ale da się zrobić jakby latający domek, czy coś takiego? Co o kurde. Myślę, że coś aha, mówiłem. W ogóle ja co innego zbudowałem przede wszystkim. Popieprzyło mi się. Miałem zrobić... Ty no to wiesz co, wooden to zróbmy... foundation, a zrobiłem touch foundation, to... Ty wiesz co, a jakbyśmy zrobili domek na bazie takiego kurwa płaskiego kwadratu jakby. Prostokątu. Prostokątu. O to ci chodzi? No, da się, da się. Bo to było z drewna, chciałem, żeby to było. No dobra. To zrobimy tak, że wiesz, tu będzie w górę i powiedzmy tu schody zrobisz i tam będzie drugie piętro i tak w górę. I będziemy mieli od razu wejście kurwa do góry, bo to jest horror, żeby tam chodzić cały czas naokoło, nie? A tu mamy dostęp do wody i do wszystkiego. I w ogóle przydałoby się mięsa i ja muszę iść trochę zapolować, mój friend. Okej. Jest ogólnie jakieś mięso jeszcze? Masz to? Ja smażę się w tym piekarniku. Aha, już masz włożone do ogniska. Postawię tak w skrzynkę, bo będzie ciasno i potem tak nie wiem. Dobra, jak już nagadaliśmy mniej więcej, to tutaj jest resp tych małych dodo. I to jest najgorsze, że jest tu odzerąbania tych wszystkich dinozaurów. Jeśli spróbujemy uderzyć chociaż jednego, to rzuci się na nas całe stado ich. Chyba, że bijemy takiego właśnie parazaurusa. Kurwa, 87 level. On zacznie uciekaj. Ty kurwa, zajebałem mu w dupę z siekiery i nawet się na mnie nie obejrzał, nie? A kysz! Nie mówię, nieważne jaki level on będzie miał, to zacznie uciekać. Ej, jakby mi się udało go stejmować, poczekaj. Jeśli się zblokuje o ścianę, jest! O, ten to ma wyjebane kurwa trochę na tą ścianę, bym tak powiedział ładnie. Poczekaj Sola, dogonię go do ciebie i spróbuję go... No właśnie, mów ładnie. Jeśli ogarniemy 87 poziom, to będziemy mieli na propsie strasznie, wiesz o tym. Tylko będziesz musiał mi pomóc go bić przez następne pół godziny. Chodź tu. A co ty chcesz zrobić? Idiot, na chuj. 87 level parazaurusa spróbować streamować. Parazaurus jest ten z takim ogonkiem na głowie? Tak. Ten co wygląda... Śmiesznie generalnie wygląda, jeszcze to czynie drzew, no ale dobra. Takie wielkie drzewo na przykład kilkoma uderzeniami można ściąć. I później się zamienia się w taki karton, nie? I spada na dół. No, no te tekstury są jeszcze ostro niedopracowane, ale gra ma zajebisty potencjał. Mówię, sam fakt to, że możesz robić w tej grze nic przez 5 godzin dziennie i to będzie super. Dobra, zbierzmy trochę uda, mówię, że potrzebujesz, tak? I mówisz, że mięso no jest. Także jest biorę uda. Mówię, jeśli ogarniemy do następnego odcinka, to powinniśmy ogarnąć jakieś lepsze przedmioty, bo bodajże... No internet ci urywa tak w ogóle. Tak? O to sorry. No. Trochę ci przycinam. Ale to zaraz powinno zejść. A, Solo, będziemy mieli zaraz... łuk nam się blokuje w ogóle. Łuk, właśnie słyszę łuk, jak brzmi. Ja mówię łuk. Dobra, spróbujemy to zrobić na bazie takiego... tego... prostokątu długiego, takiego paska. I o, teraz właśnie, będziemy robić ścianę. Nie wiem, ostrzegałem o internecie moim. Ale nie, wiesz co? Film ma w miarę znacznie, tak czy siak. I strzałem teraz wszystkie drzewa i w końcu nie przenieśliśmy się zbyt lekko. Aha! Kurwa, jestem za ciężki. Ej, ja twojego torcza w ogóle podniosłem. Nie korzystałem z niego. Ile ja mam... Waita, gdzie to pisało w ogóle? Co jest cholera? Oj, zepsuła mi się ta. Jezus Maria, się przestraszyłem tego. No dobra. Czyli jakby... Coś... Czekaj, co tu trzeba mieć? Flinta jednego, dobra. Przyniesie coś, oprócz drewna jeszcze? Halo, Solo? I naprawiamy sobie w pasku rzeczy, co? Przyniesie coś, oprócz flinta? Wiesz co... Oprócz drewna? Oprócz drewna, tam wszystko na te, no już ci powiem, to jest wood, touch i fiber. To wszystko jest na drewno, ale najwięcej drewna potrzeba, nie? Znaczy na te ściany. Ale się zamuliłem nagle. Powiem ci, że podnosiłem normalnie drewno i nagle tak w ciągu trzech tak mnie zamuliło ostro. O, z ziemdziomu przyszedłeś, w sumie nie lubię.
Chodź tu, Gombi. Ej, no, dżem. To jest bardzo poręczny w sumie jest ten dżem nasz. Ty, no ale, ej, poczekaj, ja mogę do niego cały czas składać rzeczy? Możesz wkładać do niego rzeczy. Wystarczy, że ja mu otworzę go. Okej, okay. Dobra, lajtowo. Okej, okay, lajtowo. Dobra, to co robimy? Ja idę... Najwięcej trzeba na te. Wiesz, to na razie ja bym zbudował ten domek, nie? Tam ty, no jaki był umowa? Ja jestem od napierdalania, ty jesteś od budowania. No dobra, dobra, no to... To poczekaj, zagonię tego parazobrusa, jeśli nie biegnie... Który ma level? 12. No to jest taki optymalny w sumie do tego, żeby go... Jeba, zabijść! Ty, no ale nie w tą stronę w ogóle ucieka, co się dzieje. Muzyczka jak wiesz, jak taki ze starych czasów. Dobra, solo. Napierdzielam parazobrusa, zaraz będziesz musiał mnie ten zobaczyć. Czekaj, bo teraz to jest mój problem. Bo tu musi być ściana chyba najpierw, żeby postawić to, dobra. Potrzebujemy do ściany, łuda i tarcza. Ej, mój friend, potrzebny mi jest dużo mięsa, mięsa w tym momencie. Bardzo dużo mięsa. O Jezu, jaki pin. Strasznie cię stracina, wiesz? No wiem. Niestety. Trochę to upierdliwe. Mówię, to jest wszystko spowodowane dzisiaj... zawieram to 11 mięsa z piekarnika. No strada, nie polecamy, nie? No strada i właśnie o to chodzi, że wystarczy, że u mnie popada deszcz przez 2 godziny i widzicie, co się dzieje. Właśnie o to chodzi, że ja nawet na tym nie mogę zapanować, bo gdy ping mi spadnie, zaraz może podskoczyć w każdej chwili. Dobra, słyszysz mnie teraz mniej więcej dobrze? Słyszę. Parazaurusa mam tu za rogiem praktycznie i wrzucam do niego 11 mięsa, żeby go ogarnąć. Jest... Zdobyłem level w ogóle? Ty, no kurwa, jeszcze chcesz żyć? Ty, ja już wiem jak go nazwę, nie? Grycanka, bo cały czas pierdala. Grycanka? O matko. Nie no, bez jaj, bo wrzuciłem mu 12 mięsa, w sumie na zawsze na tyle starczało, tylko tam jakieś bery dorzucałem. Ogólnie pięknie jest to pokazane, jak okiełznać dinozaura. Jeśli ci się zaczyna przebudzać, wystarczy mu wyjebać tubę. W co punkty dodawać? Teraz się zastanawiam. No, ale bym dodawał chyba w staminę, chociaż... Crafting na pewno nie. A może w HP niech będzie. Znowu coś mam fajnego do zblokowania. Okej, okay, tutaj się tajmuje on. Co tam, solo, robisz? Muszę coś odblokować teraz, coś. Zastanawiam się, może sobie skrzynkę odblokuję w sumie, bo to... A wiesz co, nie wiem czy jest sens skrzynkę odblokować. Wiesz co, ja mogę jej narobić trochę więcej i najwyżej skrzynkę do skrzynki włożyć. Ale nie chodzi o to, że po prostu, że kiedyś będę zaczęła skrzynkę zrobić, to wiesz, to skrzynka akurat jest taka i rzecz... I tak BTW, ja oszczędzam punkty, gdyby coś nam czegoś brakowało, ja mam za dużo tutaj 35 punktów w tym momencie. Żeby jak wiesz, jak coś, to żeby dorzucić, nie? Coś zbudować tak, co będzie nam potrzebne. Kurwa! Grycam! Daj spokój, wrzuciłem w niego tyle żarcia, a on... Dobra, ty, tak, Frodo znalazłem! Za skałą gdzieś tu stał. Weź drewno od niego. Czekaj, muszę najpierw teraz Grycowa nakarmić, żeby mniej więcej... Ja skoczę sobie szybko po drewno. Może jakikolwiek ten... Berisy, coś takiego? Nie, chyba. A śliwki nie masz? Chociaż, no nie, nie mam śliwek. Kurde, bela. Za to drewno chcę. Jezu, myślałem, że to jakiś wisielec jest na drzewie, nie? Bo widziałem tylko twoje... O, karton spada. Tylko twoje stopy, karton? Nie? Karton? Dobra. Wiesz co, ja myślałem, że my trochę gdzie indziej poszliśmy, nie? Ale co tam? Nie no, jesteśmy praktycznie w tym samym miejscu. No, bo tu jest najlepiej, po prostu tutaj ci nic nie atakuje. I wszystko, kurde, co chcesz, to nie, masz nie pod dostatkiem. Ciężko będzie go stejmować, kurde, nie wiem jak to jest właśnie ogarnięte to stejmowanie, czy on musi mieć parę rodzajów jedzenia, czy jakąś wagę po prostu tego jedzenia? Wiesz co, a co ty tam wkładasz do jedzenia? No, wszystko w sumie. Najwięcej to mu mięsa dałem. I co się tejmuje? Nie ma no jest taming jest. Jest. Ale ile 57,9% effectiveness. No to chyba więcej się nie da, z tego co wiem. Ale wiesz co, znaczy, nie o to chodzi, ciężko. Bo on się tejmuje i nagle przestaje.
Tak jakby mu zaczynało brakować trochę jedzenia, nie? Wiesz o co chodzi. Dobra, idę zbierać cały czas. W ogóle strasznie, strasznie długo jest, trwa ten proces. Cały. Powinien być troszeczkę krótszy. Ogólnie samo to zbieranie krzaczków jest trochę monotonne, nie? No. Najgorsze ale jest tak, gdy taka gra. Ty wiesz co, ja biegam po to drewno co chwilę po 10 przynoszę, kurde. Tylko tak? Dlaczego? No bo... Znaczy w sensie po jednym tym... Po jednym... Tak, kurwa, nie, po... Jakoś... Po jednej ścianie buduję. Dobra, Anker już jest cały czas. I te, kochane ścinki. Masz cały czas? Mi już właśnie przestało się mniej więcej. To bo podbiegłem teraz trochę dalej. Dobra. Grycan jest cały załadowany. Narcoberry, w ogóle... W tamtym roku mieliśmy zrobiony taki młynek, na którym możemy robić narkotyki. Najprawdopodobniej te narkotyki będą nam służyły do tego, żeby maczać w nich strzały i właśnie tamować te pterodaktyle, które tam były. No zobaczymy, jak to będzie w ogóle. Idziemy do B-level? Do B-level. Czekaj. Dziam, robię cały czas na waita, nie? Żeby mógł podnosić jak najwięcej. Oj. Co, mi się haczetka? No tak, tak. O, jeszcze mi się zepsuła ta. Kilof mi się jeszcze w tym samym momencie zepsuł. Świetny to jest. Zobaczmy. Tylko powiedz mi. Ej, cholernie długo się ten parazaur zrobi, nie? Dobra. Ja cały czas biegam po Belisy, żeby naszego parazaurusa takie znać. W ogóle właśnie nie wiem, czy to jest też przez dostęp do samej alfy, czy... Czy każdy będzie miał to, nawet gdy kupi już finalną wersję tej gry? Na początku dostajemy właśnie 3 skiny bodajże. To jest podobno dla ludzi, którzy Early Access kupili na Steamie. Aha, Early Access. Czyli to, bo teraz obojętnie co kupisz. Czyli grę we wczesnym stanie. No. Dobra, czyli za to mamy... O, czyli Frodo Dodo przyszedł do mnie. No i dobrze, i, bo chyba miałeś drewno ma. Wcześniej. Ale on strasznie wolno idzie, nie? Bo załadowany jest za dużo. Mamy właśnie skina do czapki i skina na 2 siodła. Tam mogliście na naszym dziamdziamie zobaczyć, miał takie śmieszne okularki, zaraz sobie wam je pokażę. A to drugie siodło pokażę wam, gdy naszego Grycana opiew znamy, ale on musi wyjadać tyle tego jedzenia, że ciekawe, czy się to w ogóle uda. Trochę za ciężkie. No to jest właśnie też taki bardziej wprowadzający odcinek, gdzie chcieliśmy wam pokazać materiał. Że jak ta gra wygląda mniej więcej. Następny odcinek. I w ogóle zapraszamy na serwer ten, nie? Tak, bo na serwer, to jest Jurassic Army. Też... Ja wyślę na ekranie się pojawi na pewno coś albo w opisie. Albo w opisie coś tam wam rzucimy na pewno, żebyśmy mogli zagrać razem na tym serwerze. I żeby go troszeczkę też rozsławić, bo na razie jest tu około 7. Nie, to jest osób, polski serwer ewidentnie tylko, nie? Tak, to jest tylko polski. Właśnie, bo możecie się zniechęcić szybko tą grą, jeśli gracie na tych serwerach oficjalnych, z tego względu, że tam strasznie się zacina gra. Zacina się gra i ludzie są, no wiecie, hamami. Tak, dzisiaj spotkaliśmy chłopaczka, który miał jakieś chyba 8 lat i biegał cały czas, próbował nas zabić. Tak, no, ale... biegał 50 level. Zabiliśmy go chyba 5 razy, nie? Tak, on miał 50 level, my 7? I cały czas biegał i nam po prostu przeszkadzał. Nie to, że tam jakieś PvP, tak jak normalnie powinno się dziać na tym serwerze, jak to się dzieje na survivalach, to po prostu biegał i cały czas bił bez sensu, dwa razy uderzał i uciekał, nie? Żeby tylko przeszkodzić, żeby przerwać wszystko, nie? Takie typowe hamstwo. Albo zabierał nam mięso z ogniska. Tak. Dobra, jeśli chodzi o następny odcinek, to spróbujemy się właśnie ogarnąć pewnie jakieś rzeczy, żeby zrobić jakąś konkretną akcję, czyli jakieś może polowanie. Uda nam się zrobić... Takie. Największym naszym marzeniem chyba w tym momencie jest uwalić takiegoś wielkiego... T-Rexa. Ale to raczej jest niemożliwe w tym stanie gry. Znaczy, no też właśnie zobaczymy, jak będzie z tymi nowymi armorami ze wszystkim. I w ogóle trzeba... Wiecie, budujemy teraz tutaj bazę, nie? Ale może tak się, że przyjdziemy pewnego dnia, tutaj nic nie będzie, nie? Bo to wiadomo, jak to w tych grach bywa. W ogóle z Sola zaraz będziemy musieli coś z tym zrobić, ponieważ już nagrywamy prawie pół godziny, w sumie nawet ponad. Szybko to zleciało. Pół godziny?
No, ja dokończę jeszcze pierwsze piętro i myślę, że możemy zostawić na drugą część. Ja chciałem właśnie jeszcze na tym odcinku pokazać, jak będzie wyglądał ten nasz Reksio. Ewentualnie możemy nagrywać dłużej, a przyspieszać pewne momenty, na przykład jak ścinamy drewno i no, coś. To też w sumie nie będzie głupie. Zobaczymy, jak ta seria jeszcze będzie się rozwijać w ogóle, ale myślimy, że się spodoba, że będzie łatwo przyjęta. Chyba nikt nie nagrywa tego jeszcze, mi się wydaje. Nie nagrywa? Przynajmniej po polsku. W sumie dosyć sławna ta gra, jeśli chodzi o zagraniczny youtuber w tym momencie. I Frodo nabił level, dobra. Frodo robimy na full damage, nie? Żeby on tam dziobał ostro. Frodo? No. Wiesz co, on nie dziobie. Jak nie dziobie, stary? Co nie dziobie? No tak, chcesz, kurwa, przecież on ma 300% damage, on ma już 6 level. Przecież jakby cię w dupę dziobnął, to byś padł. No od razu. Zrobiłem kupę na łóżku tak generalnie. Czekaj, wyjdę przed dom i się zesam. O, nie da się. Bo tutaj generalnie można kliknąć Z i się wysrać, ale no, jak widzicie ten napis na górze, to jest... Jesteś jeszcze nie gotowy, żeby oddawać kał, tak? Czekaj. Nie wiem, czy Grycan się nie budzi. Dobra, tuba Grycan. Tuba w ryj. Drewno, poczekaj. Gdzie jest Frodo? Wiesz co? Frodo gdzieś tu biegał tam. Ogólnie trzeba go zablokować, żeby on nie mógł sobie chodzić gdzie chce. Weź go przywoj pod kątem. Ale ja go... Wyciągnę drewno z niego, co? Tak, jest już dobra. Lepiej. Tu jakiś dildos się skrada. O kurwa, 87 poziom, uciekaj! Co? Uciekaj! Dziam nam nie pomoże? Dziam wątpię, bo Dziam spadnie na hita od tego pana. O, zginąłeś. Frodo! Frodo! Zginie? Frodo już nie żyje. Aha. Ale on pójdzie teraz do góry. No kurwa, ma 87 poziom. I to jest dziwne też trochę na tej właśnie w tej grze. Nie. Ja mu wyjebałem. Ale nie, chodzi o to, że po prostu nagle się tutaj pojawił. Skąd on się tak. No nie wiem. On mnie goni. Wiesz co, można o, go... O, dostał w stopę, wyjebał się, żartowałem. Można strzelać do niego z daleka, z tego... Z kamieni, ale ja nie mam kamieni, ja jestem na pierdalek, jestem Pudzian. Zbieraj po prostu na nie plażę, nie? Pudzian nie strzela z procy, dobrze? Z procy. Dobra. Mówmy się, muszę teraz się wyjebać tubę Grycanowi. Raz, dwa, trzy. Okej, okay. I robimy następnego. Kółko. Ty, ale śmiesznie wygląda z tą włócznią wbitą stopę. Dobra, będziemy robić kolejne piętra, ale myślę, że też w przyszłości. A zbieramy po prostu trochę drewna i nie będziemy zanudzać takich panie. A jeszcze zrobię nam tablicę. Co ja mówię, ja próbuję tego tam Grycana okiełznać, ale musisz mi pomóc zgubić tego cwela, który mnie gonił od 5 minut. Czekaj, Tylko jak ja mam to zrobić? Wiesz co, nie wiem, to jest denerwujące troszeczkę, że on się pokazuje, muzyczka jakby znika, że jestem out of combat i nagle znowu się zaczyna. Dobra, zobaczmy, czy tam nasz Grycan się cały czas tajmuje. Taming jest cały czas. Dał spokój? Chyba dał już za wygraną troszeczkę. Dobra, rozbieramy nasze berisy jeszcze na szybciutko, żeby dokarmić ewentualnie naszego Grycana. Kurwa, goni mnie cały czas! Ja pierdykam, co za upadek. Ja był, ale nie krzycz, kurwa. Przepraszam, ale ja jestem bardzo, wiesz... Jesteś bardzo metalowy, ja rozumiem cię. Dół jak żywaj do sprawy. Nie powiedziałbym. Już nie teraz. Już nie teraz. Życie kuca to przeszłość, dobrze? Narkobery zbieram. Patrz, no, co mamy fajnego przed domem. Poczekaj, no ja próbuję teraz, wiesz co, mam bardzo napiętą sytuację, ponieważ goni mnie 87 level dildo. Czekaj, ja spróbuję coś pomóc, ale nie obiecuję. Niech o to chodzi, że muszę jak najszybciej tego Grycana tam dokarmiać i go podduszać troszeczkę, żeby nie żył, nie? Aha. No, YouTube dla Grycana. Nie wiem, znowu... Flint mamy. Okej, okay, wrzucam. Jesteś go w stanie zabić, tego gościa? Którego? Chodzi ci o... No, tego... Chodzi, raptora. No. Myślę, że tak średnio, jeśli 78 poziom... O kurwa, jak się wystraszyłem! Opluł mnie. Sorry. Przepraszam znowu za krzyk. Ale się wystraszyłem. Ej, nic nie widzę. Aaaa, stano! Gdzie jesteś? Pomóż mi, tutaj! Tam jest chuj. Zajmij go i ucieknij w ten, do rzeki. Ale się wystraszyłem. Mówię, to jest takie typowe dildo. Siedzi po cichu i nagle wchodzi ci w dupę, nie?
Jest! Dobrze, Parazaurus. Ogarnięty. Grilson! Ja go nie zabił. Help, 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 help! Otuś, opluj mnie, chodź tu za mną, follow me, follow on mnie pluje. Grycam, nie! Grycana mam zabił. Chyba już, co? No, widzę właśnie. Grycana nam świnia zabiła. To uciekaj, uciekaj od niego. No ja nie wiem, bo on... Połomadek, kurwa, do skoły, spadaj! Iść! Idź stąd! Czekaj, może weźmiemy go do innych jeszcze dinozaurów. Ceratopsy powinny nam pomóc. Kurwa, zbito! O, widzisz, to patrz, ja tam tu bym uciekał. Ale nie, jaki cwaniak, nie? W ogóle. Dobra, dobra, czekaj, ja ucieknę z nim do ceratopsów. Wie, bo ja mam złamaną kość dupową i wszystkie inne. Tutaj są. Ten jest wielki, on nam powinien pomóc. No właśnie, żółwie mnie jeszcze pogryzą. Nie, żółwie. No ja też go grycono zabiję. Ceratopsy. Dawaj. Ja się schowam za nim. Mam nadzieję, że mi pomoże, a jak nie, to co? Oj. Nie, no tak się nie robi, no halo. Umówmy się, dobrze? Udało ci się uciec? Ty, on czekaj. Właśnie tego... Ja go próbuję zrobić tak, żebym ty zaczął atakować. Dobra, jestem... Czekam, aż mi się, wiesz, kości zadać. Spróbuj zrobić slingshota i po prostu zabić go z daleka. Wiesz co, ja mam slingshota, ale nie mam kamyku w ogóle. No to zbieraj je, wyciągnij więcej i pozbieraj. No nie, żeś go zestaw, weź go ode mnie, mam kości połamane. Musiałem go od ciebie. Dobra, dziękuję. Dobra. Ale na odległość nie jest w stanie nam nic zrobić, nie? Wstałem w miarę. Okej. Nie, czekaj, tak będzie można to zbierać. Co jest, cholera? Nie mogę tej skały w ogóle rozwalić? Aha, no to wychodzi, że nie. Ty, no co jest? Aha, to jest chyba ogólnie kawałek otoczenia i tego się nie da. Dobra, wiesz co, spróbuj mu solo ucieknąć. Czekaj, ja go chcę zabić. Czy jest sens? Dobra, poczekaj, ja muszę amunicję też pozebrać. Gigantyczna skała, dobra. Właśnie, ja... Ogólnie jest śmieszna zależność. Ja przywaliłem, ale wiesz... Siłowe, no właśnie, level jest tutaj ważniejszy niż rodzaj dinozaura. O, to jest piękny efekt. Bijesz kurwa siekierką w skałę i nagle rozpada się na bilet. Tak, i kamienie lecą w każdym. Dobra, i wiesz co, ja szybko zbieram stona. Ogólnie jest właśnie ta dziwna zależność, że jeśli uderzamy stona siekierą, to leci więcej stona, jeśli uderzamy pickaxem, to leci w ja, ale wiesz co, ja mam ciężko z tym już. No wiesz co, staram się zebrać jak najwięcej stona, żeby ci pomóc. Okej, ja przyjdę do plaży, będziesz zbierał co chwilę i wstrzał do niego, jak wiesz, będzie co, mam, już zebrałem z 28 kamyków. No dawaj. Lecę. On biegnie tam? Okej, okay, biegnij powoli, dobra, dawaj. Gdzie ona jest? Gdzie ty jesteś? No tutaj, no tylko u ciebie byłem przed chwilą. Gdzieś na około poszedłeś. Jest, dobra, jest, czekaj. Staram się przeskoczyć jakoś. Ja miał dzidy, to by było lepiej, nie? Suke bliet, no chuj! Musisz po prostu ty go teraz baitować i teraz, wiesz... Jep! A i w głowę, i teraz tak samo będziesz. Tylko musisz biegać szybciej do tyłu. Ooooo! Ej, uważaj, żeby się... Kurwa, ale kamykiem, powiem ci, że Pudzian nie umie strzelać z kamyku. Damy radę? O Jezus, teraz jak mi się ten zacznie renderować, to będzie... Damy radę. Ała! Primitive Claw Glows. Mi się rozwaliły. Czekaj, gdzie on jest? Tutaj biega co czas. Wiesz, bo wchodzimy na straszne spadki FPS-ów w tym momencie. Patrz, ty! Unconscious jest! Unconscious jest! Dawaj go! Mamy żarcie? Masz jakieś żarcie? Jakiekolwiek? Ja mam. To wrzucaj mam wszystko jakieś... w niego. Nie mam nic, kurwa, przy sobie. Pierdzielisz! Czekaj, aż biegnę. Biegnij. Ty, no jak go zajmiemy, to jesteśmy... O Jezu, niezniszczalni! Nie no, niezniszczalni, zdecydowanie. No patrz, jaki on jest śliczny! Śliczny, kurwa, przed tym był wkurwiający. Wyjebałem mu kamykiem w ryj, bo wkurwia. Wiesz co, nie mamy żadnego jedzenia tutaj w domu. Nie, no, nie, mów mi proszę. Dobra, to mam... Poczekaj go na mięso. Quest... Zesrałem. Czekaj, dobra, mam coś jeszcze. Dobra. A surowe mięso mogę dać, wszystko mogę. To nie ma, ale nie ma sensu. Dobra, skróćmy no, cierpienie po prostu i... Kurwa, nienawidzę cię. I małpło. O nie, wstał! Nie, o Jezu. Tragdol się ruszył. Ale przynajmniej wiemy, co będziemy robić w następnym odcinku. Jest... Polować. Tak.
I ta mowa ci przynajmniej 78 albo 87 level. Dobra, to ja myślę, że na dzisiaj na ten odcinek wystarczy. Tak się troszeczkę przedłużyło. Wrażenie. Dobra, więc mniej więcej tak wyglądać będzie ta gra. I teraz będziemy się mniej więcej skupiać na jakichś celach, które będziemy mieli wykonać. I następny cel już znacie. Także no, do zobaczenia najprawdopodobniej jutro. Do zobaczenia. Siemano.